Siemanko, witam w moim golfie. Dzisiaj pokażę Wam ciekawy projekt mojego kumpla Dawida. Zapraszam. Jesteśmy już w garażu. Tutaj mamy tą maszynę. Dawid jeszcze tutaj ostatnie poprawki wprowadza, będzie przyspawywał jakiś tam montaż wahacza. No i za chwilę sobie pogadamy, co to jest za maszyna i co tutaj mamy. Dawid, powiedz nam, skąd w ogóle pomysł na bagi? Ogólnie, jak byłem mały, bardzo chciałem mieć quada, ale no quady są ogólnie wywrotne i ojciec powiedział, żebym sobie szukał go-karta takiego teren. No ja byłem mały, wpisałem sobie go-kart terenowy, no i wyskoczyło mi bagi. No i powiedziałem sobie, że muszę coś takiego sobie zrobić, no i... I tak to się zaczęło, tak? Powoli składamy. No dobra, no to może tak, że tak powiem, rozłóżmy go trochę w naszej opowieści na części. No i opowiedz trochę w ogóle, skąd ta cała ramoklatka, czy jakby to nazwać? No ogólnie wcześniej był silnik Tico, ale zajechałem go po 30 metrach. No i po tygodniu mniej więcej kupiłem sobie Cinquecento. I mniej więcej wszystkie bebechy są z niego, nie? Maglownica, silnik. No, ale tak z przodu mamy bębny z malucha, z tyłu Piasta Tico z zaciskami, Amory, tył to z Forda Oriona, przód ogólnie nie pamiętam i w sumie chyba tyle, na tyle. W sumie chyba tyle, no dobra, ale całą konstrukcję sam robiłeś, czy to jest kupiona jakaś, jak to było? Kupiliśmy projekt do dokończenia, ale w sumie z niego to mało co zostało, cały przód jest przerobiony, zawiecha zrobiona, tylna na nowo i... Tak naprawdę tylko góra z tego została. Okej, okay, a to może powiedz w ogóle, ile czasu już się bawisz z tym projektem? 2 lata. 2 lata, okej. Okay. I końca nie widzę. I końca nie widać. Ale tak, bo ogólnie drugi to jest Diesel, tak? Diesla tak. Możecie obejrzeć na naszym kanale, z niego robiliśmy już film. O tym projekcie było trochę ciszej, no bo był w fazie budowy, no i wciąż jest. Ale jakie ogólnie plany? Co chcesz zrobić? Jak to ma finalnie wyglądać? Jak to widzisz? No ogólnie finalnie to ma jeździć, a kiedy jeździć to będzie, to ja nie wiem. Okej. Okay. Na razie stawiamy go na koła i wywozimy i przewozimy diesla na przekładkę silnika, no bo huknął mi rozrząd. Okej, okay, dobra. Może trochę popatrzymy na to zawieszenie z przodu, jak to wygląda. Kamerzysto, możesz pokazać. No i tutaj co? Wahacze? Samoróbka? Samoróbka, okej. Okay. Tutaj z dołu też, tak? Tak. Dolne też są robione to samemu. Wszystko samoróbka. Tutaj jak widzicie, o, drążek kierowniczy troszkę zespawany, ale to nic, ważne, że działa. No, powiem Wam, dobrze to wygląda, no bo szczerze mówiąc, no samemu zbudować zawieszenie, no nie jest chyba łatwo. Z przodu co tu jeszcze mamy? Tutaj pompę hamulcową widać, tak? Wystaje nam przez tą maskę elegancko. Ojej. Koła założono odwrotnie specjalnie. Aha. Bo ogólnie była z tym taka historia, że najpierw zrobiliśmy tył i względem tyłu wzorowaliśmy się przodem. Mhm. A że pierwsza zawiecha wyszła nam po prostu nieciekawie, no bo to tak naprawdę piąty raz przerabiamy tył, ogólnie przespawujemy ramę i budujemy wszystko od nowa i po prostu na podstawie tamtej zawiechy tylnej, co była zła, zbudowaliśmy przód, mhm. No i wyszedł nam trochę za wąsko. Aha, no, czyli po prostu tutaj koła są odwrotnie, żeby jakby się poszerzył po prostu przód, tak? Tak, no to po prostu... Nie wiem, czy na kamerze to będzie widać, no ale nieważne, uwierzcie nam na słowo. Mam włożone nowe szczęki hamulcowe z malucha, no i po prostu, kiedy je wymieniałem, dosłownie przez przypadek założyłem jedno koło na odwrót. Mhm. Jak wyszedłem z garażu, to coś mi nie pasowało, ale podobało mi się, nie? No bo on jest trochę szerszy. No w sumie tutaj widać, że właśnie wzorek felgi jest na tą stronę.
Tylko trochę mamy tutaj za ciemno, no ale nieważne, może zrobimy jakieś przebiteczki, to zobaczycie. No i ja i wtedy sobie mówię, że on szerzej to fajniej wygląda i po prostu zaczęliśmy wszystko budować od nowa. Spoko. Tył teraz jest mniej więcej na 1,80 m na tych kołach, co stoi. Uh-huh. Koła z tyłu to mniej więcej 260 szerokość, profil 12. I po prostu będziemy się teraz wzorowali przód względem tyłu znowu, tylko że przód zrobimy mniej więcej na 1,70 m. Bo teraz widać nawet, nie? Że tył jest szerszy gdzieś ile? 20 cm? Tak, mniej więcej. Stronę, no nie? Przód teraz ma 1,55 m. No to 15 cm mniej więcej. Widać różnicę, ale dobra, chciałem kamerzysto podejść. Chciałem pokazać wam wnętrze tego pojazdu. O, mamy elegancką kierownicę od Seicento, tak? Czyli tu widać, że właśnie dawca się posłużył częściami. Skrzynia biegów po prawej, od czego jest? Lewarek jest też z Cinquecento, tak jak okay. I cała kolumna okay. Wraz ze stacyjką, wszystko jest z Cinquecento, nie? Wszystko jest z Cinquecento. Spodnica jest tylko z tyłu jedynie, no a właśnie, resztę zbiorniczek wyrównawczy. Pokazać nam tutaj tył jeszcze. Chłodnicę mamy tutaj, tak? Zbiorniczek wyrównawczy, też zamocowany na górze. Blisko silnika. Właśnie a propos makaronu, chciałem spytać jak z elektryką. Dużo było problemów jakichś? Ogólnie mam zdjęcie całej elektryki i po prostu zrobiliśmy tak, że na początku odpaliliśmy go na całej wiązce i po kablu powoli odcinaliśmy. No i jak nam silnik nie odpalił, to znaczy, że zły kabel ucięliśmy. Okej, czyli metodą prób i błędów, ale w tym momencie co? Zostały rzeczy już tylko te, które są potrzebne, tak? No tak, no to spoko. Tutaj o, jeszcze na silniczku widać fajny filterek stożkowy. Także tuning właśnie, moc będzie tutaj na pewno. No. Jeszcze właśnie, a propos środka. Ostatnio się chwaliłeś, że kupiłeś fotel kubełkowy, tak? Stoi w pokoju. Stoi w pokoju, okej. Okay. No, tu mamy taki ala zegarek, który wyświetla no, kotelkę oleju, świateł, zapłon i temperaturę wody. Okay. To jest przerobione z licznika od Cinquecento. Po prostu. A, dobra, możesz tutaj scalony, nagrać właśnie, że jest układ scalony. Wycięliśmy i zlutowaliśmy tak, żeby zostało spoko. Tylko to, co jest potrzebne. Czyli gdzieś to pewnie tutaj się zamontuje, tutaj nie? Będzie jako. Jakieś prędkościomierz, obrotomierz planujesz robić? Na Janosiku, okej. Okay. No, spoko opcja, no w sumie mało kombinowania dzięki no, temu. Ale to i tak nie będzie demonem prędkości, ale to ma dawać frajdę. No właśnie, a jeśli chodzi o prędkość, silnik jaki tutaj mamy? 900, czyli to są już 4 garki, prawda? Tak, 4 gary. 4 gary, do elektroniczny 40, wtrysk, tak? 45 koni, może do 50, nie jestem pewien, ale... No, nie chcę gadać głupot, nie? No spoko, ale i tak, jak na tak małą masę, no to myślę, że to będzie dawać radę. Oczywiście napęd tylko tył, więc boczkiem też pewnie zarzuci. No mam nadzieję, że się doczekamy, aż poskładasz i będzie można trochę tym poświrować. Kiedyś na pewno. Bo naprawdę maszynka wygląda spoko. Ale prędzej dieselkiem. Z turbinką. Dobra, do dieselka za chwilę wrócimy. Mamy też na górze światełka zrobione. Dawid, pokaż jak to działa. Wow, no... Nieźle oślepiają. Testowałeś jakoś, jak one, na jaką odległość działają? Mniej więcej nie, tyle co wypchaliśmy z garażu. Tyle co wypchaliśmy z garażu, okej. Okay. I nic ale poza tym. Radę, nie, no i tak po nocy wiadomo, nikt nie będzie tym jeździł raczej, nie? Także dziwne. No, ewentualnie tak. Dobra, no to co? Pokażemy wam jeszcze jak pracuje zawiecha tutaj. Tak, na ziemi mamy tutaj jeszcze śrubki, no bo właśnie Dawid jest w trakcie składania dopiero tylnego zawieszenia. Tylne zawieszenie, też dwa wahacze, tak jak z przodu, tylko tutaj już jest trochę inaczej, bo tutaj ten dolny mamy z czego? Z meganki, okej. Okay. A ten jest samoróbka górny, do którego jest cały amortyzator przymocowany z Oriona, tak. No powiem wam, spoko to wygląda, bo tak jak już wspominałem, no, zrobić zawiechę samemu, no to nie jest takie proste. No to może wskocz na tył, pokaż jak to pracuje na tą chwilę. No. Powiem wam, jest konkretnie, nie? Tak
Skok zawieszenia, ile gdzieś tak oceniasz na oko? Z samych wahaczy wyszło około 20-25 cm. Okej. Okay. No, wiem, że te amory tyle nie mają, to i tak tyle wystarczy, nie? A amortyzatory w ogóle co, są nowe czy używane? To są, no, nówki kupiłem. Nówki, okej. Okay. Za dwa dałem coś około 30 zł. O, no to ekstra. W sumie jakiej części do malucha, to też nie są do kupienia. No tak. A może jeszcze powiedz o silniku. Jakiś wydech, coś tutaj, jak to planujesz rozplanować? Szczerze? Rurka do kolektora i, aha, i tyle. Końcowy, nie? A, okej. Okay. No to spoko, pewnie nie będzie za cicho, ale też nie będzie za głośno. Spoko. No. Dobra, jeszcze zobaczcie z przodu, jak to chodzi. Też fajnie. Nieźle to wygląda, no. Powiem wam, jak na robotę samemu w garażu, no to jest naprawdę spoko. Projekt, wiadomo, no, robiony do nauki, prawda? Ta, wiadomo, że doświadczenia tutaj nie masz za dużego jeszcze przy tym, ale wygląda to spoko. Jak coś pójdzie, to wszystko na mnie, nie? No tak, przynajmniej wiadomo, kto jest winny. Ale łapy spawałem silnika. Aha, i jak tam? Mam nadzieję, że wytrzymają, nie? Okej, okay. No to czekamy na pierwsze testy. A jeszcze tak, bo wcześniej wspomniałeś o dieselku, prawda? Tam był silnik 1.8 z... Zwykły diesel ze Skorta. No i powiedz, co tam się będzie zmieniać, bo słyszałem, że są plany. No ogólnie był wolnossak, a że sieknął mi ten rozrząd, pasek mi się po prostu zerwał. No. No i teraz mi chodzi na trzech garach. No a że jest okazja zmienić cały silnik, to przy okazji tu turbo wrzucimy. Okej. Okay. Czyli ile koni będzie? Około 90. Około 90. No to powiem wam, 90 koni, newtonometry z diesla. Już też na... No, 180 momentu jak na... jak na taką budę, to myślę, że naprawdę... Naprawdę będzie siało grozę. Na wolnostach miał 58 koni, 110 momentu. Mhm. No, fajnie szedł, nie? No. Na dwójce szedł około... 70-80 na godzinę. No, także Dawid buduje swój projekt. My mu nie będziemy przeszkadzać, ale na pewno jeszcze coś o tym nagramy. No bo myślę, że jest to warte pokazania. Bardzo fajna zajawa. Mi się podoba. Jeśli chcecie, no to piszcie jakieś komentarze na dole. To nagramy też coś o dieslu, bo za diesla zaraz się bierzesz w zasadzie, no, tak? W sumie niedługo, także diesel prawdopodobnie wyjedzie szybciej niż ten. No co, dziękujemy za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, a tymczasem pozdrawiamy, trzymajcie się, siema!